Cześć, witajcie z tej strony, nagrywam z kolejnym odcinku na kanale z FIFA i dzisiaj mamy 8 paczek. Wszystkie paczki za ważne mecze i 3 paczki rozbudowa 8.1 do 8.6. No i co, zostawcie suba oczywiście, to jest bardzo ważne. I co, są paczki identyczne jak ostatnio, z których wtedy, kiedy byłem 90k do przodu. Zobaczymy ile teraz. Znaczy, jak będą takie mało wartościowe, to nie będę, więc... liczyć, więc no, nie będę sprzedawać. Pierwsza paczka bez ekranów, a tam złota paczka premium, to... Te 8.1, 8.6 to... mam do nich sentyment trochę, bo... rok temu był w niej Walker. I Inform. A nie, to była 8, 2, 8, 5. No nieważne, teraz nie ma 8, 2, 8, 5, jest tylko taka. Kolejna paczka. Bez ekranów. Coś czuję, że dziś tyle szczęścia nie będzie. Tak jakoś. Jakie tu są paczki? Te, dobra. Otwórzmy jedną teraz. Rzadki piłkarz 8.1, 8.6. I jest walkout, czyli będzie to 8.6. I kto to będzie? Argentyna? O, Otamendi. Wysoki overall, zawsze spoko do jakiegoś SBC na przyszłość. Więc jak najbardziej mi się to podoba. Szkoda, że niestety niewymienne są te karty, no ale trzeba jakoś przeżyć. Teraz którą? Może mała złota paczka piłkarzy Prime. Niestety znowu bez walkoutu i również bez ekranów. O, Salvio. Może go do składu dam. Na lewą. Nie no, Czerwin mi się dobrze grał. Pokażę wam mój skład, jeśli nie widzieliście. Kozacki jest, nie powiem, że nie. Teraz kolejna paczka rzadki piłkarz 8.1 do 8.6. Jak będzie znowu oka, to no właśnie. Ale... są ekrany, dajcie 8.5, proszę. Portugalia, SPD, Carvalho, ile ma? 8.4, dobra. Jest dobrze, jest dobrze. 8.4 może być. Teraz otwórzmy paczka rzadkich piłkarzy Electrum. Kolejny raz bez walkoutu. A nawet bez ekranów. Jeszcze żadnych ekranów nie miałem z ważnych meczów. O, Blackman. Może on będzie coś warty. Jak tak patrzę na srebrnych z dobrych klubów, to myślę zawsze, że mogą być coś warci. Ale... przeważnie kończy się Exim, że już na pierwszej stronie jest za 700 jego karta. No i co? Ostatnia paczka z rzadkim piłkarzem 8186. Bez walkoutu. Ale znowu z ekranami. Brazylia, SPO. To będzie Oscar 83. No tutaj w każdej były ekrany. Nie było ani żadnego ani 8.1, ani 8.2. Tam. Lepiej by był Paulinho. Albo Fabi. Dobra, złota paczka piłkarzy Prime. Ostatnia paczka w tym odcinku. No daj tam nie coś, proszę. Jest walkout. Jest to pomarańczowa flara. Mot Niemcy, napastnik. Naprawdę. Naprawdę? Dlaczego? Dlaczego to jest lasogla? Sprawdzę na Fabinie, ile on kosztuje. A patrzę, jakie to są motmy. W sumie to są słabe. O, jeśli on do nich jest... reszta bez ekranów. No ten opening. No mogło być gorzej, bo były chociaż te dwa walkouty. Czyli Lasoga oraz Otamendi, w tym Otamendi niewymienny. On kosztuje po najniższe, więc go se quickselluję, resztę se zostawię. A, jeszcze quickselluję Ben Arfę. No i co? Skończyło się tak jak przeważnie. Tamten odcinek to był jednorazowy wybryk najwyraźniej, gdzie było dobrze. No i cóż, dziękuję wam za oglądanie.
Zostawcie łapkę w górę na pocieszenie po raz kolejny. O. Jeszcze. O, i pokażę wam przy okazji mój kozacki skład. Nie no, nim sobie grałem tylko, żeby bo zrobiłem skład, żeby wypróbować Quagliarella i Felixa. I na przykład to jest Czerwi, ale Czerwi jest kozacki, patrzcie. Jeden mecz, dwie bramki, jedna asysta. Co z tego, że to było na zawodowcu skład battle przeciwko najgorszemu składowi. Po tym jak przez kilka miesięcy zagrałem, nie wiem, trzy mecze. Ale to nieważne. Obrona też tutaj widać na najwyższym poziomie. Militao i Juan Jesus z stoperami, czyli bardzo drogie karty. A na ławce tutaj Lucas Doucouré. No to był skład for fun. Tutaj gwiazdy nasze. Felix, jeden gol, dwie asysty, Quagliarella, dwie bramki, jedna asysta. Dobra, żyć nie umierać. Dobra, zagadałem się, trzymajcie się, cześć.